Dawaj lootboxa, zobaczymy. Epic Games rozda 17 gier zupełnie dokładnie za darmo. Dzisiaj na urządzeniach mobilnych wylądowało GTA The Trilogy The Definitive Edition, czyli darmowe ukochana gry przez nas wszystkich edycja zremasterowanych starszych części GTA, która mówiąc ładnie na PC-tach i konsolach nie przyjęła się zbyt dobrze. Natomiast gry pojawiły się w ramach usługi Netflix Gaming, która od jakiegoś czasu... Co to jest stary z Netflix Gaming? Czy tam będą się pojawiać gry po kroju The Walking Dead'a, w które teoretycznie można byłoby grać pilotem? Jest w ogóle szeroko dostępna i wydawało się... Jezu, ale by było zajebiście, jakby się pojawiło coś takiego jak Netflix Gaming i wszystkie samograje by się przeniosło na Netflixa, nie? Stary, każdy horror Uncharted, nie? Przeniesione. No weźcie mi powiedzcie, że nie dałoby się grać w Uncharted'a na przykład, albo w Outlast'a na pilocie. Jakby z tym się zrzekł tych gier. Że jest to jeden z takich mocniejszych ruchów Netflixa, który troszkę tę usługę popchnie do przodu, bo mówiąc szczerze, coś tam się o tym mówiło, natomiast był to raczej bardzo poboczny projekt. Bodajże kilka tygodni temu wam o tym wspominaliśmy, natomiast dzisiaj już oficjalnie GTA The Trilogy debiutuje i dla przypomnienia jest to GTA 3, Vice City oraz San Andreas w Ale to jest ta zremasterowana wersja, co była outsourcowana przez jakieś małe studio i całkowicie źle zrobiona? W bieżonej wersji, co akurat tak. Na mobilkach może wypaść. Jezu. Myślę, że jakbym robił materiał o najgorszych remasterach, to GTA by się tam znalazło, nie? Serii GTA, którą tak dużo osób uwielbia, bo tam co wchodzi w ten pakiet? GTA 3, Vice City, San Andreas, tak? Tak. O, chłopie. Czyli najlepszy GTA-sy, jakie kiedykolwiek wyszły. Poza dwójką oczywiście. Jak się dwójka nazywa? London Wars? Coś takiego? Ja w ogóle dwójkę zupełnie inaczej zapamiętałem. Mi się dwójka wydawała tak nowoczesna, jak to widziałem u kumpla, jak grałem z nim. No, ale no to był jeden z elementów, który pokazał, że Rockstar w ogóle nie szanuje swojej marki. Podejrzewam nie najgorzej, natomiast zobaczymy reakcję po dzisiejszym dniu. Oczywiście gry są także dostępne w Google Play oraz App Store, gdzie możecie sobie je normalnie kupić za jakieś... Ale to nie jest tak, że to San Andreas ludzie sportowali już 10 lat temu na tablety i telefony, że było multum filmików na necie latających, jak już ludzie w to dawno grali? 10 zł. Ej, wyobrażacie sobie robić te wszystkie misje pokroju San Andreas, tą bitewną samolotami, helikopter na placu budowy w Vice City... Na telefonie? Co prawda te misje nie są tak ciężkie, jak się przyjmuje, bo ja grałem w to Vice City, kurde, nie wiem, który, chyba w 2019 to streamowałem i całe Vice City przeszedłem i wtedy byłem w ogromnym szoku, jak dobre jest w ogóle Vice City. A San Andreas chyba sobie w 18 odświeżałem, 5 lat temu ostatnio, zrobiłem takie full playthrough. I kurwa, te gry naprawdę mimo wszystko się bardzo dobrze czasowo zamortyzowały, nie? Musimy trójeczkę sobie powtórzyć kiedyś. Jeśli korzystacie z Netflixa, no to będziecie to mieli w ramach abonamentu. Oprócz tego pogadamy sobie dzisiaj o wielkim rozdawnictwie gier od Epica, nadchodzących nowościach Spider-Man 2, grze Blade, która została ostatnio zapowiedziana i odpowiadają za nie studia Microsoftu, imponujących nowościach PS Plus oraz o fascynujących nadchodzących rzeczach od... Ej, czy jest jak na razie jakiś tytuł, którego chwycił się Microsoft pod Game Passem i nie obrócił go w totalne ścierwo? Ja o tym gadałem kiedyś i ja wtedy mówiłem o czymś, co wyszło faktycznie dobrego już po przejęciu Microsofta, ale jak na razie Lies of P było w Game Passie. Okej. No, dobra. Czyli jest coś. Minecraft. No, jak na razie tendencja jest taka, że dużo rzeczy, które schodzi pod Microsoft, no, źle kończy, nie? Ten Game Pass, pomimo tego, jak on... Z Game Passem jest jak z komunizmem trochę. Świetnie wygląda na papierze, ale nie działa. Tak jest problem tego Game Passa, nie? Hideo Kojima. Chyba fajnie będzie sobie zacząć tak świątecznie od gier, które znajdą się w PS Plusie, bowiem zawsze na święta fajnie sobie pograć w jakieś takie, powiedzmy, darmowe gry, no bo wiadomo, że są dostępne w ramach... Co to jest? Ale fajnie wyglądają odbicie na aucie. Co to jest, stary? Subskrypcji. No i grudzień okazuje się być miesiącem, który raczej nie zawiedzie, bo już przyszły wtorek, 19 grudnia, do PS Plusa trafi m.in. GTA 5, Metal Hellsinger oraz Salt and Sacrifice. Oczywiście PS Plus działa teraz w trzech trybach. Jeśli chodzi o gry, o których teraz mowa, no to będą one dostępne w PS Plus Extra oraz Premium. Jeśli chodzi o Extra, no... Ja muszę zadać giga ciekawe pytanie. Powiedzcie mi, czy w PS 5... nadal trzeba płacić abonament, żeby mieć dostęp do internetu? Jeżeli jakakolwiek gra ma tryb online, to musisz zapłacić haracz dla Sony, żeby w nią grać?
Nie no, ja nie wierzę w konsolowców, nie? Ja nie mam pytań. Dlaczego? Stary, jak? Dlaczego ludzie się na to godzą? Chyba, że jest free to play. Okej. Okay. Czyli można zagrać w Fortnite'a. Nintendo ma to samo, 80 zł za rok. Ale to nie jest, jeszcze nie wchodzi w to Nintendo Plus, który ci daje dostęp do na przykład emulacji NES-a, do jakiegoś Tetris'a i innych tego typu pierdółek. Nintendo ma to chyba o wiele lepiej zrobione. Nadal nie fajnie, że jest coś takiego, ale 80 na rok to idzie przeboleć. Beskidu, stary, ja nie mogę uwierzyć w to. Ja, to jest jedna z rzeczy, która mnie bardzo irytuje w Bloodborne, bo właśnie, żeby mieć dostęp do Chalice Dungeonów po setcode, no i tego sławnego, jak on się nazywa? Fapmk? To musiałbym mieć PS Plusa. Więc jeżeli bym kiedyś siadał do porządnej serii challenge'ów z Bloodborne'a, to pasowałoby, żebym sobie kupił PS Plusa. Nie, no to konsole, ale jak oni to świetnie przekminili, każdy, kto ma dostęp do internetu i chce go mieć na konsoli do gier online, to będzie musiał zapłacić opłatę za internet i to jeszcze droższą, niż najczęściej kosztuje internet, nam. Jakie to jest dobre. Ja bym próbował przykminać to w jakąś drugą stronę, czyli na przykład jak masz telewizor, ale nie masz słuchawek od Sony, to musisz zapłacić za stare podłączenie urządzenia audio do głośników, nie? To by było giga dobre. Ja jestem ciekaw, gdzie to zajdzie, ale myślicie, że gracze kiedyś się faktycznie zmówią i to się wyplewi? Czy to już będzie tak do końca? My mamy 2024 rok zaraz i konsolowcy płacą za dostęp do internetu na konsolach. A na Xboxie jest to samo? To faktycznie najmocniejszym tytułem jest tutaj GTA 5, które pojawi się na PS4 i PS5. Oprócz tego mamy jeszcze 13 innych gier, które umówmy się raczej można sobie dodać do biblioteki, natomiast GTA 5 robi tutaj największy furor. Ej, ja widzowie, którzy oglądają to przerzucone na YouTube'a, wzywam wszystkich Maćków w komentarzach do obrony tego. Naprawdę. Błagam, obrońcie to. Z sadystyczną przyjemnością będę czytał wasze komentarze, konsolowcy. Jak bronicie tego systemu dostępu do internetu płatnego? I najprawdopodobniej w online będzie niezła zabawa. A jeśli chodzi o pakiet premium, no to tutaj szczerze nie ma żadnych rewelacji i ekstra wypada dużo lepiej. Podczas ostatniego The Game Awards, które oglądaliśmy sobie razem z wami na żywo, pojawiło się sporo trailerów. Szczerze, większość nie za bardzo mnie interesowała, natomiast w pewnym momencie pojawił się tam nikt inny jak sam Hideo Kojima, czyli legenda branży gier, no który jak wiemy cały czas nad czymś pracuje. Czy to mowa o Death Stranding 2, czy o innej grze, która faktycznie pojawiła się na The Game Awards. Ej, to wygląda tak. To jest render, nie? Mi się wydaje, że to są nagrani aktorzy, ale jest dodatkowo na to narzucony render. To nie jest tylko render, ale wydaje mi się, że to są aktorzy plus z narzuconym renderem, żeby wyglądało bardzo realistycznie. Wydaje mi się, że to jest połączenie jednego i drugiego. Jest 2D, jest w pełni statyczne, można było zrobić coś takiego. Wydaje mi się, że widać to, że to jest render po takich elementach jak brwi, jak widzowie obstawiacie. No i w ogóle sam sposób, w jaki się bokek rozchodzi, nie? Sztuczny taki renderowy. Było na Twitterze, że to jest sam render. Sam render bez żadnej ingerencji aktorów. To jest niemożliwe, że to jest sam render. W sensie chodzi ci, że sam render, ale z motion capture, no nie? Z mock-upem twarzy pełnym aktora. To wtedy się zgodzę, że mógłby to być sam render, ale z takim naprawdę ostrym mock-upem. Jest nią Overdose, znane też jako OD. Drobnym, jeśli można, nie, pojawiła no się na The Game Awards, a jest nią Overdose. Sam wnet w ogóle fakt. Nie, no nie wiem. A to bardzo dobrze świadczy. Znane też... Chyba to jest render. Widać tutaj taką minimalną sztuczność momentami, nie? Jako OD. Drobnym, jeśli można tak to powiedzieć, teaser trailer pokazał naprawdę genialne możliwości silnika, no i te twarze zrobiły mocne wrażenie. No i o ile sam teaser zbyt dużo nie zdradzał, tak dowiadujemy się, że Hideo Kojima zarejestrował dwa tajemnicze znaki handlowe. Pierwszy to Social Scream System, a drugi to Social Stealth System. Generalnie krzyk w tym samym Overdose będzie miał jakąś dużą rolę, ponieważ nawet pod koniec teasera Kojima napisał For All Players and Screamers, czyli jednak jakieś znaczenie tutaj jest, nie do końca wiemy, na czym to wszystko polega, ponieważ nie są to żadne patenty, tylko znaki handlowe. No i trudno w tym momencie powiedzieć, o co chodzi. Kojima zapowiadał, że Overdose ma łączyć różne media, zatem być może nawiązuje to do jakiejś technologii i tytuł najprawdopodobniej pod wieloma względami będzie przełomowy, zresztą patrząc na teaser już można to wywnioskować. Gra będzie miała naprawdę mocną obsadę, pojawi się tam Hunter Schafer, Udo Kier czy Sofia Lillis. Niektórych dużych nazwisk, które pracują nad grą, jeszcze nie ujawniono, natomiast możemy spodziewać się czegoś grubego. Dajcie
znać, co o tym wszystkim myślicie, no i jak zapatrujecie się na ostatnie ruchy Hideo Kojimy. Również na tegorocznym The Game Awards pojawił się Blade, czyli w sumie duże zaskoczenie, ponieważ jest to gra od Arkane i generalnie opiekuje się nią Microsoft. Oczywiście jak to w przypadku wielu gier, jest to gra od Arkane... Czemu to jest taki render z takimi kropkami? Generalnie... To jeszcze na początku na okularach to myślałem, że to jest celowy zabieg, że to jest tak zrobione. Ale tutaj to, że to po prostu wygląda szpetnie. Przez chwilę myślałem, że to jest celowy zabieg, a to wygląda brzydko po prostu. Microsoft. Devil miał oczywiście podobnie. Jak to w przypadku wielu gier Microsoftu, tutaj też pojawia się pytanie, czy Blade będzie dostępny na PlayStation 5. W końcu obie korporacje walczą o graczy, no i w dużym stopniu mimo wszystko stawiają na ekskluzywność, również w przypadku Microsoftu. Na końcu materiału promującego Blade'a możemy zauważyć, że wspomniany został tam Xbox oraz Microsoft, czyli najprawdopodobniej gra będzie przeznaczona również na systemy Windows. Jeden z byłych pracowników Sony, a konkretnie studia Band, które odpowiadało za Days Gone, wspomniał, że Blade nie będzie ekskluzywem na Xboxy. Napisał dość krzykliwie: Bethesda jest niezależna, Bethesda jest wydawcą, nie jest grą na wyłączność Xboxa, wbrew temu, co mówią. Według niego wszystkie gry, które pochodzą od Marvela i są licencjonowane od 2022 roku, mają być cross-platformowe. Taki pseudo-komiksowy filtr to właśnie taki pop art w sumie, tak? Ale... No nie wiem, na ile można traktować poważnie jego słowa. Ja podejrzewam, że Blade raczej nie trafi na PS5. No przynajmniej nie na ten moment, może jakiś czas po premierze. Natomiast jak na razie widać, że Microsoft raczej nie planuje poszerzać dostępności tytułu, bo jeżeli by tak było, jeżeli byłoby to takie pewne, no to PlayStation najprawdopodobniej opublikowałoby zwiastun również na swoim kanale, no a tak się nie stało. No i duża część graczy jest w sumie... Nie, szpetny jest ten filtr. To wygląda jak źle zrobiony render, a nie jak zabieg artystyczny. Sorry, to szpetne. To występuje w tak randomowych momentach w ogóle, że nie tworzy ogólnego odbioru dzieła i nie naznacza, że to jest jego znak szczególny. Tak, ten styl. No najwyraźniej mam chujowy styl, no. Ma swojego superbohatera, jest nim Spider-Man, no a Blade może być takim Microsoftowym superbohaterem, jeśli można tak powiedzieć. No na ten moment trudno to komentować, bo w zasadzie jesteśmy bardzo wcześnie, zaledwie kilka dni, no już w sumie prawie tydzień po ogłoszeniu Blade'a i niech sobie tam pracują swoim tempem, może okazać się tak, że faktycznie na to PS5 kiedyś wyjdzie. Trudno to na razie mówić, tym bardziej nie ma co wierzyć jakby jednemu deweloperowi od Sony, który sobie napisze jakiegoś tam tweeta, bo jest to, podkreślam, były deweloper. No, więc ma to duże znaczenie, jeśli o to chodzi. Blade ma powstawać już od zeszłego roku, więc jest już zapewne na jakimś konkretnym poziomie. Co do daty ani roku premiery na razie nie ma co gadać, ale zapewne po premierze gra pojawi się w Game Passie, także będzie można sobie sprawdzić w ramach tej subskrypcji. No i generalnie zapowiada się bardzo ciekawie, mimo tego, że ja na przykład fanem Blade'a nie jestem, to chętnie bym sobie tę grę sprawdził. Spider-Man 2 zadebiutował w październiku, czyli już jakiś czas temu, no i pewnie duża część z was zdążyła już ograć, zapoznać się dokładnie z mapą oraz aktywnościami pobocznymi. Natomiast jeśli planujecie w niedalekiej przyszłości do tytułu wrócić i ograć sobie go przykładowo drugi raz, albo pobawić się i polatać po mieście, no to mam dla was ciekawe informacje, ponieważ Insomniac Games planuje wprowadzić sporo nowości w przyszłym roku. Po pierwsze jest to oczywiście odpowiedź na prośby graczy, którzy zachwyceni tytułem zaczęli prosić o nowości. Dlatego aktualizacja, która ma ukazać się na początku 2024 roku, ma zaoferować funkcję powtarzania misji, możliwość zmiany kolorów stroju, jak i pory dnia, głosowy opis treści określany mianem audiodeskrypcji oraz, co ważne, tryb nowej gry plus. Informacja została przekazana przez Insomniac na oficjalnych... Ej, jaki jest sens robić nową grę plus w samograjach? Ja nie czaję tego, weź mi to ktoś wytłumacz. O co chodzi z tymi new game plusami wszędzie wrzucanymi? Przejdziesz sobie grę jeszcze raz, tylko że gra nie ma wymagającego gameplayu. Totalnie tego nie rozumiem. Rozumiem ideę New Game Plusów w grze, która z założenia jest ciężka i zwiększasz sobie poziom trudności na New Game Plusie, po prostu. Rozumiem New Game Plusa, jakby, nie wiem, miał miejsce w strategiach, rozumiem w Souls-like'ach New Game Plusa, rozumiałbym stary net w strzelankach New Game Plus, ale w takim Spidey'im? W social mediach pytanie nad czym znaczy, jest? No wiadomo dlaczego to robią, no bo to jest mega low effort, no stary, robisz grę i dajesz ogólne skalowanie przeciwników i ich statystyk razy 20% jest, no nie? Na każdego New Game Plusa i nie ma problemu. I cały content zrobiłeś właśnie. Jeszcze pracuje studio. Czy jest może szansa na ujawnienie jakiegoś DLC w przyszłości? Raczej dużym błędem byłoby nie wpuszczanie DLC do Spider-Mana 2. Wiele osób spekuluje, że będzie ono dotyczyło Venoma, czyli antagonisty, oraz że będziemy śledzić jego poczynania właśnie z tej...
Venom to był ten, Batmana, nie? Jakiś przeciwnik. No i z Gotham się teraz połączą, tak? Będzie jakiś delcek z Batmanem w takim razie. Perspektywy. Epic Games jak co roku zaskakuje nas świątecznymi promocjami oraz darmowymi tytułami. O, za darmo! Takim rozpoznawczym. Zawsze jest to miły gest oraz prawdę mówiąc kojarzy się to ze świątecznymi prezentami, szczególnie jeśli chodzi o te grafiki, które zawsze wyglądają jak takie opakowania prezentów. No i nie ukrywajmy, zawsze fajnie dostać darmową grę, szczególnie, że Epic Games ujawnia naprawdę mocne tytuły. Ej, te gierki z autami teraz zajebiście wyglądają. Ja się zatrzymałem na Most Wantedzie jak Tiger Bonzo, ale może bym zagrał w coś takiego arcade'owego. Wchodząc do konkretów, to jest już dostępna pierwsza darmowa gra i jest to Destiny 2 wraz z dodatkiem. Bo GTA 5? To widzowie zmieniam zdanie, to GTA 5 wygląda lepiej niż GTA 6. Dostać darmową grę, szczególnie, że Epic Games ujawnia naprawdę mocne tytuły. Przechodząc do konkretów, to jest już dostępna pierwsza darmowa gra i jest to Destiny 2 wraz z dodatkiem. Dobra, czyli a właściwie trzema dodatkami. Tytuł w klasycznej kolekcji dostępny będzie do 20 grudnia godziny 17:00. Jest już druga gra, wtedy widzowie? Zostanie ujawniona kolejna gra. Także w sumie macie cały tydzień, żeby odebrać Destiny 2. Myślę, że jest to całkiem fajny prezent na rozpoczęcie. Nie odbierajcie, nie ma mimo sensu. Tego, że gra nie radzi sobie teraz najlepiej, no to jednak fajnie umieć w swojej bibliotece i dobrze, że jest dostępna za darmo, bo w zasadzie nie wiem, czy ktokolwiek z nas zdecydowałby się na jej zakup. Za darmo, widzowie, za darmo! Co ciekawe, jeden z insiderów, Bill Kuhn, poinformował, że Epic w trakcie całej tej wyprzedaży, całego tego rozdawnictwa planuje rozdać nam całe 17 gier za darmo. I to właśnie od 20 grudnia mamy otrzymywać codziennie gry aż do 4 stycznia. I to właśnie kurwa, ten ostatni dzień 4 stycznia mamy autem? Otrzymać ostatnią darmową grę, która ma być dostępna do odebrania przez tydzień. Podobnie jak Spider-Man dostępna są. Jest też akcja Holiday Sale 2023, która polega na tym, że po prostu dostajemy bardzo duże rabaty i możemy dorwać gry w bardzo dobrych cenach. Na ten moment, jak tak sobie świeżo spojrzałem na sklep, no to możemy sobie kupić Witchfire z 10% zniżką, Hogwarts Legacy z 40% zniżką. Widzowie, jeszcze trochę. Jeszcze 150 zł zajdą i będzie się opłacało kupić Lords of the Fallen za 11 zeta. Jeszcze musicie chwilę poczekać, żeby to kupić. A tak z Lords of the Fallen to wam muszę powiedzieć coś giga ciekawego. Gra obecnie całkowicie zdechła, ale wrócili do kampanii marketingowej, znowu soulsowych świrów z zagranicy na Twitchu wykupują, żeby chwilę przestreamowali ich grę. Lords of the Fallen ogląda na Twitchu 100 osób, po czym nagle wykupują streamera, który ma 3000 osób i nagle Lords of the Fallen kategorii ogląda 3000 osób. Gra po prostu chamsko pompuje pieniądze w swój marketing, a leży i kwiczy, nie? Całkowicie. Śmiesznie się na to patrzy, bo zrobili konkurs na przejście gry No Hit, w którym ustalili pełno bzdurnych zasad odnośnie niemożliwości używania przedmiotów, które są w grze. Nie wiem, kto to wymyślił. Giga głupie to jest. Chyba, że te przedmioty są tak całkowicie zepsute lub tak całkowicie psują grę. To by było jedyne wytłumaczenie, dlaczego to jest usunięte. Albo by się spłycały do farmienia jednej bzdurnej rzeczy w kółko. Ale no, zainteresowania wśród streamerów, którzy faktycznie robią no-hity, lordsami nie ma. Streamują to jakieś totalne randomy. A do wygrania tam jest ile? Chyba 5000 dolarów? No ale gra jest tak zepsuta, że robienie w tą grę no-hita to jest chłopie. Oj, co wam mogę powiedzieć? To jest jak w sezonie Fiuta w drzwi we framugę i pierdolnięcie z całej siły, nie? Zniżką, czy chociażby The Crew Motorfest tańsze o 50%. Jest tam wiele innych gier, nawet Red Dead jest tańsze o 67% i kosztuje teraz 82,46, więc jeśli jeszcze nie macie nawet Red Deada, no to koniecznie da się sprawdzaj. To przejść no hit? Nie mam pojęcia, ale no biorąc pod uwagę jak dużo, na pewno się to da przejść no hit. Tylko pytanie jest, jak dużo w tym no-hicie z randomowości poprzez niedziałające ściany albo inne tego typu rzeczy. No przecież tam były momenty, gdzie od Beskitu dostawałem hity przez ściany i to nie tak jak w Dark Soulsach, że ktoś kolizja miecza się jakoś nie weszła na ścianę, tylko łucznik strzelał przez ścianę, przez przeszkody, boss przecież przez ścianę jeden strzelał, ta czarodziejka, nie? Ponieważ jest to bardzo mocna okazja. W zasadzie jeśli chodzi o darmowe tytuły, no to możemy... Ja wam powiem tak, chcę ograć RDR 2 na streamie, kupiłbym to, ale niestety kupiłem kiedyś za dużo gier, bo były w promocji, finalnie ich nie ogrywając i do momentu, aż nie będę grał w RDR-a,
to do tego momentu go nie kupię, bo kupowałem gry na Zasia, to nie ma sensu. Na każdy możliwy drop. Pamiętajmy, że Epic rozdawał nam takie gry jak GTA 5 czy Death Stranding całkowicie za darmo, zatem myślę, że bez problemu możemy liczyć na takie tytuły jak Spider-Man, GTA za sprawą tego, że w tym momencie GTA 6 jest na dużej fali popularności, czy może The Last of Us albo nawet Cyberpunk. Zobaczymy, czas pokaże. Naprawdę możliwości jest sporo i spodziewać możemy się wszystkiego, także od 20 grudnia polecam wam codziennie śledzić sklep Epica. Nie masz jakichś przecieków? Czekać. Często ludzie tworzą takie randomowe przecieki, żeby to szerowali i zdobyli trochę atencji z Twittera. Na was niespodzianki. No i nie napisał już jakiś cep, że ja już mam pełną listę. To będzie stary listą. Widzowie, lajka zostawcie. Essa.